wyzwanie aktorem być na dziś, to nagrać spontanicznie, albo nie spontanicznie, ale spontanicznie w moim przypadku, taką aktualizacyjną wizytówkę na zasadzie, co u mnie słychać, ale właśnie, żeby podzielić się z tymi reżyserami castingu takim, co u Was słychać, u Was naprawdę co słychać, jak się teraz czujecie, nad czym też pracujecie, nad czym chcielibyście pracować, ale to może nawet mieć taki charakter filozoficzny, totalnie nieprzygotowany, bo tak naprawdę na tym nam zależy, żeby zobaczyć, jak myślicie i jak naprawdę się zastanawiacie, jak szukacie i jak jesteście po prostu tacy prawdziwi, prawdziwi. Nie wyreżyserowani, nie wyaktorowani, nie gotowi. Więc po prostu, jeżeli tak jak ja, spontanicznie byliście dzisiaj na planie i macie ładną fryzurę i ładny makijaż i tak macie lampę i telefon, więc to możecie sobie ogarnąć, po prostu usiądźcie sobie, ustawcie to wszystko, naciśnijcie rekord i zacznijcie mówić, co u Was słychać, jak się czujecie, czego Wam brakuje, w czym chcielibyście zagrać. Wiadomo, te profesjonalne, przygotowane wizytówki są takie. Cześć, nazywam się Ula Zawadzka, bardzo chciałabym zagrać tu i tu, ostatnio zrobiłam to, to i to. Czyli widzicie, pełnia energii, power, przebijam się, robię to, jestem gotowa. A zróbcie to w takiej emocji, w jakiej czujecie. U mnie to jest dzisiaj... Było ciężko. Szukam swojej drogi jeszcze trochę. Ciekawe jest to uczucie, jak idziesz na plan i mimo, że idziesz już któryś raz, bo jesteś aktorem, masz już jakieś doświadczenie, to nadal trochę się stresujesz, nadal trochę się zastanawiasz, czy na pewno to jest to, co powinieneś robić, na zasadzie, że o kurczę, czy ja dam radę, czy ja umiem tekst, jak to będzie. Dzisiaj miałam do grania bardzo trudne, dramatyczne sceny. I ponieważ ostatnio w moim prywatnym życiu działo się trochę trudnych spraw, to jak ta machina się uruchomiła i poszła w scenie do pewnego momentu, jakby, oprócz tego, że musiałam to powtarzać ileś razy, ponieważ kamera się zmieniała, różne ustawienia i tak dalej, to potem miałam taką potrzebę, ponieważ te emocje urosły mi tak wysoko, że chciałam... Potrzebowałam się tak wypłakać, wiecie, takie po prostu wyrzucić do końca, ponieważ często gramy na takiej granicy, że to ma być tak tu, ale jeszcze jest w środku, prawda? Nie wyrzucamy tego, tych wszystkich bebechów w kamerze, tak jakbyśmy to zrobili w prawdziwym życiu. Więc trochę mi tego zabrakło. No i na planie musiałam być profesjonalna. Więc tak, ale właśnie dzisiaj posłuchałam nowej piosenki Musiałkowskiego i Wieniawy. Musiałowskiego? Siałowskiego i Wieniawy. I tam bardzo oddawało mój dzisiejszy stan ducha, gdzie oni śpiewają. Boli mnie ciało. I właśnie tak boli mnie ciało. Tego bym nie wysłała reżyserom castingu. Tak po prostu nagrałam dla Was, żebyście zobaczyli, jak to jest, jak się mówi spontanicznie. I mam nadzieję, że wydało się to Wam ciekawe. Jestem ciekawa. Dajcie znać w komentarzach.